przydałyby się jakieś dobre informacje i popularyzacja zdrowego życia i sposobu życia, odżywiania się. Również organizacje pozarządowe przeprowadziły tego rodzaju zajęcia. Skorzystało z niego, z tych zajęć około 100 osób, ale wśród tych zajęć też warunkiem, takim jak gdyby sugestią z naszej strony było to, żeby znalazły się zajęcia i informacje ostrzegające seniorów przed takimi zwykłymi niebezpieczeństwami, które ostatnio się pojawiły, czyli przed złodziejami mienia, jak i również oszustwami słynnymi i znanymi przez wszystkich na wnuczka. Zorganizowaliśmy zajęcia komputerowe i ciągle mamy nadmiar chętnych. Te zajęcia były dla osób, które dopiero uczyły się komputera i już dla osób zaawansowanych. To było z obsługi nauka komputera, bezpieczne korzystanie z internetu i aplikacji i obsługa poczty elektronicznej. Ale jak seniorzy zaczęli się uczyć obsługi komputera, to wiele nas było angielskich. I pojawił się problem, że my tak nie za bardzo znamy. I zrodził się taki pomysł zorganizowania kursu języka angielskiego, podstawowego języka angielskiego, i taki pilotażowy kurs zorganizowaliśmy dla 100 osób, dla 100 seniorów. Teraz wieść się rozeszła szeroko i potrzeby rosną. Z takich jeszcze bardzo ciekawych rzeczy, które żeśmy zorganizowali, to wigilie dla osób samotnych, wykluczonych i bezdomnych. Pierwsza wigilia została zorganizowana w 2012 roku i trochę tak z duszą na ramieniu żeśmy się do tej uroczystości przygotowywali, bo nie wiedzieliśmy, czy przyjdą te osoby, czy nie przyjdą. Okazało się, że na pierwszą tę wigilię przyszło 120 osób. Ja pamiętam doskonale ten klimat, on był taki jakiś nieśmiały, taki jakiś, ci ludzie byli wycofani, troszeczkę zaskoczeni byli to takim eleganckim ich przyjęciem, plus przepięknym koncertem kolęd przez uczniów ursynowskich szkół, czyli klimat był taki podniosły, przeuroczy, sympatyczny. W tym roku, jak zorganizowaliśmy, już było 200 osób. Z jednej strony to cieszy nas, ale z drugiej to też jest smutno, że wzrasta poziom ubóstwa i takiej samotności tych osób. Dla mnie bardzo istotną i ważną sprawą jest to, że środowiska szkoły, biblioteki, wydziały połączyły się razem, widząc ten problem i kierując pieniądze właściwie i odpowiednio.